Witaj w module 8, pierwszej części kursu o przygotowaniu stanowiska komputerowego do pracy. Do grupy wskazań dotyczących stanowiska, użytkowania stanowiska komputerowego do pracy należą wszystkie sugestie i zalecenia dotyczące bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji urządzeń techniki komputerowej. Część z nich z powodzeniem można znaleźć w instrukcji obsługi lub warunkach gwarancji. Do najczęściej pojawiających się wskazań na ten temat zaliczamy następujące. Wszelkie naprawy sprzętu w okresie gwarancyjnym powinny być wykonywane przez serwis komputerowy. Diagnoza i ewentualna wymiana modułów powinny być wykonywane przy sprzęcie odłączonym od zasilania. Zestaw komputerowy oraz urządzenia peryferyjne powinny być podłączone do zasilania za pomocą listwy antyprzepięciowej. Sprzęt powinien zostać odłączony od sieci energetycznej, jeśli jest to możliwe, podczas wyładowań atmosferycznych. Jeżeli w sieci energetycznej pojawiają się częste spadki napięcia, zakłócenia lub wyłączenia zasilania, powinno się stosować zasilacze awaryjne UPS. Zauważone usterki powinny być usuwane bezzwłocznie. Nie wolno dokonywać jakichkolwiek napraw prowizorycznych. Sprzęt komputerowy powinien posiadać certyfikat CE. Jednostka centralna komputera osobistego powinna znajdować się w przewiewnym miejscu w celu zapewnienia dobrej cyrkulacji powietrza. Reagować na sygnalizację dźwiękową komputera dotyczącą błędów sprzętowych lub przekroczenia dopuszczalnych temperatur. Przestrzegać harmonogramu przeglądów konserwacyjnych, jeżeli są stosowane. Co kilka miesięcy czyścić z kurzu i brudu wnętrze jednostki centralnej ze szczególnym uwzględnieniem wentylatorów i radiatorów. Przestrzegać warunków pracy i limitów wydajności urządzeń, takich jak na przykład drukarki czy plotery. Nie jeść i nie pić napojów podczas pracy przy komputerze. Nie zrywać plomb i naklejek licencyjnych. Nie wyłączać komputera przez nagłe odcięcie zasilania. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej pracy komputera osobistego, niezwłocznie powiadomić o tym administratora IT. Powodzenia na teście. Cześć.